Witam serdecznie, cześć i czołem na celowniku Nawala z Michałem, nasz gość specjalny. Jesteśmy praktycznie w środku kampanii wyborczej i mamy zaszczyt witać policjanta z krwi i kości. Bardzo mi miło, witam Państwa i witam Was. Dziękuję za zaproszenie do tego programu, do tej rozmowy. Rafał Batkowski, byłeś już u nas, można zobaczyć, znaleźć pierwszą rozmowę, gdzie rozmawialiśmy troszkę o policji i o policji przyszłości. Dzisiaj sądzę, że y, poruszymy szerzej temat bezpieczeństwa wewnętrznego jako części szeroko rozumianego bezpieczeństwa i, no i chyba y, skupimy się na tym aspekcie bardziej, y, jaki ten wymiar, no jak, może inaczej, na, na jakim poziomie powinniśmy pracować, żeby Twoim zdaniem, żeby, żeby osiągnąć najlepsze efekty, żeby po prostu czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Myślę, że. Czekaj sekundkę, jeszcze bo ja takiego sekundowego wstępu też bym chciał. I prośba do Ciebie w naszej rozmowie, bo w naszej jednostce bardzo ważne było to, żeby przyznawać się do czegoś, czego nie wiemy, czego nie potrafimy. I dlatego też jest pomysł na ciebie tutaj, żeby Cię zaprosić, bo jesteś policjantem, tak jak powiedziałem, z chwili kości, z tego środowiska. Bardzo dziękuję. I wchodząc do Sejmu, będąc posłem. Ja życzę sobie, żeby mieć wokół siebie przyjaciół, ekspertów, którzy będą pomagali i wskazywali miejsca, nie wielkie hasła, ale te miejsca, w których będziemy mogli pracować, żeby fizycznie ten policjant, który jest tym przysłowiałym na dole, czy inny funkcjonariusz, czy żołnierz, żeby mu się lepiej pracowało i z pasją. A więc, jeżeli masz pomysł na to, to w trakcie tej rozmowy pokaż nam to. Żeby móc. z nimi Prośba się ze z strony i... kandydata. Nie. No, z, Dokładnie z wra... ja tak. Ja myślę, Dokładnie że to jest tak. też dobry moment, żeby wiesz, w ogóle powiedzieć, że jednak no to, co rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, będziesz o tym pewnie mówił w swoich różnych wystąpieniach, że, że jest: że chodzi o to, żeby właśnie to prowadzić do takiego momentu, kiedy w służbie będziemy pracować, czy będą pracować ludzie może my to już jak my, ale. Pracować w przede wszystkim w środowisku profesjonalnym, a w drugiej kolejności, żeby zrobić taki świat tych służb, żeby przychodzić do pracy z przyjemnością. No, to jest wielkie zadanie i jest wiele pomysłów w tym zakresie patrząc na to środowisko, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Tych wiele pomysłów po prostu się rodzi, jak moglibyśmy skuteczniej funkcjonować, jak lepiej organizować służbę, jak lepiej służyć ludziom i to wydaje mi się sprawą ważną. Przed rozmową tutaj powiedziałeś coś, co mnie zaskoczyło, może od tego rozpoczniemy, że powiedziałeś, że wiele policji europejskich zazdrości nam tego, jak jest poukładana policja w Polsce. Wydaje mi się, że jest, to, że jest to prawda. Ja tego doświadczałem, tych opinii doświadczałem no już jakiś czas temu, ale jest sprawą moim zdaniem no, niepodważalną, że dobrze zorganizowana struktura policyjna, która jest mobilna, która pozwala na szybkie przemieszczanie ludzi, ludzi, która dysponuje jednolitym standardem reagowania, także jednolitym uzbrojeniem, wyposażeniem, to zawsze jest zaleta dla państwa. Może być oczywiście dyskusja, czy policja, Powinna być lokalna, czy taka, jak dzisiaj obserwujemy w Polsce. Ja mam w tym zakresie wyrobione zdanie. Nie rezygnujmy z centralnie zarządzanej policji, ze swoimi oczywiście silnymi komendami wojewódzkimi, które mają mieć za zadanie być w kontakcie z lokalnymi społecznościami. Ale to, że możemy zarządzać, przemieszczać, wyposażać, standaryzować w wymiarze całego państwa, jest to wielka zaleta. I dodam tylko, pomyślmy natomiast, jak lepiej związać z samorządem te struktury, które funkcjonują w konkretnych miastach, w konkretnych powiatach. Czyli generalnie byśmy, nie, nie, nie że taka rewolucja, że czy ja nie jestem zwolennikiem rewolucji ja się, bo Policja miała rewolucję przy zmianie z milicji na policję prawda? To, i ja tak to mogę powiedzieć przede wszystkim ale Ale mogę też tak powiedzieć, że policja przez wiele lat wypracowała do pewnego momentu coś takiego, że zaczęliśmy mieć naprawdę szacunek do tego munduru policyjnego i do policjanta i to naprawdę szacunek a później coś się wydarzyło i poszło mocno w dół bo dzisiaj znaczy... się często na policjantów patrzy trochę inaczej no ja sam spoglądam czasami ze zdziwieniem, ale zanim powiem o tych problemach wizerunkowych, o tych rzeczach, których ja także nie akceptuję w działaniach policji, to miejmy świadomość, że rocznie interwencji jest około 5 milionów. To są wydarzenia, które każdego dnia angażują tysiące policjantów do służby, dobrej, efektywnej służby dla mieszkańców naszego kraju. Natomiast to, co jest problemem, to często interweniowanie w przestrzeni publicznej wobec ludzi, którzy prezentują poglądy nie do końca zgodne albo przeciwne do tych poglądów, którymi kieruje się partia rządząca. Oni powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo. To jest obowiązek policji. Policja ma chronić tych, którzy wyrażają pokojowo swoje poglądy, demonstrują w tym zakresie. I policja w tym zakresie powinna dołożyć starań, aby wszyscy czuli się bezpieczni i mogli wyrażać swoje poglądy. I dzisiaj, nawet moim zdaniem, nie jest problemem, czy nie jest głównym problemem to, że pojawia się błąd, tylko nieumiejętność albo niechęć wytłumaczenia, na czym ten błąd polegał i poinformowania o tym, jak. Będziemy postępować, aby już więcej się nie pojawił ten błąd. Bo błąd to się jest ma problem. prawo pojawić. No. Ale Jak oczywiście, nie robisz, to nie i w mojej służbie się pojawiał, i w służbie wielu innych policjantów błędy się pojawiają, ale trzeba, w mojej opinii, oczywiście mówię. Tylko moje zdanie, stanąć, powiedzieć, jak naprawimy tę sytuację, co zrobimy, aby więcej się nie powtórzyła, i co zrobić, aby ten standard dobrego działania dotyczył wszystkich innych policjantów. Bo dzisiaj mamy problem w miejscu X, nie mamy pewności, co się wydarzy jutro w innych miejscach. A ja bym chciał mieć taką pewność, że dołożyliśmy starań, aby błąd się już więcej nie pojawił. Praktyk, ucieszyło mnie to, co powiedziałeś, bo jest to całkowicie zbieżne z. Tym, co usłyszałem, 2004 rok w Iraku, jesteśmy, jesteśmy w bazie razem z Navy SEAL i będę to bardzo często powtarzał wam, że są w Stanach Zjednoczonych, z czego w Polsce nie było demonstracji przeciwko wojnie w Iraku. I rozmawiamy z SEALami, patrzymy na to, że jak oni to odbierają, że tam są demonstracje przeciwko nim, przeciwko żołnierzy, a oni mówią, my jesteśmy tu po to, żeby oni mieli prawo demonstrować. Piękne słowa, naprawdę. I, I to... wiesz, ja patrzę na tą demokrację, mówię, jak, bo tam żołnierze też stali, tam Gwardia Narodowa pilnowała tych demonstracji, a oni mówią, tak, ci ludzie mają prawo demonstrować, nawet przeciwko nam, a my mamy obowiązek im zapewnić bezpieczeństwo. I to trzeba właśnie częściej powtarzać. Misją policja, ja nie mówię niczego odkrywczego, być może to będzie odebrane jak jakiś truizm, ale... Rolą policji jest dbanie o prawa człowieka, o prawa obywatelskie. To policja, co dzisiaj może się wydawać dziwne, stoi na straży tych praw, jeżeli dobrze wykonuje swoje zadania. Ja miałem okazję być na, na jakimś krótkim urlopie, spotkałem tam yy, Australijczyków i w rozmowie siedzieliśmy chwilę, w rozmowie yy, oni powiedzieli, czym się zajmują. Ja wspomniałem, czym się zajmowałem, z czego jestem dumny, yy, z tego, że byłem policjantem. I wyobraźcie sobie, to jest tak oczekiwane i niesłychane jednak w naszym kraju. Oni wyrazili szacunek, podziękowali za moją służbę. Ja mówię, ale słuchajcie, przecież my nie mamy no, żadnego kontaktu, wasz kraj jest tak daleko, ale oni, chyba jest to związane z kulturą anglosaską, e, oni tak bardzo cenią tych, którzy służą innym, którzy poświęcają swoje życie, zdrowie właśnie dla tej służby mieszkańcom. Było to dla mnie coś niezwykłego. Życzyłbym wszystkim policjantom, aby takie właśnie, mhm. Wrażenia, takie życzenia, taki szacunek zdobyli tutaj no to w naszym funkcjonariusze kraju. funkcjonariusze sobie zapracowali na to. Tak jest i zapracują sobie na pewno nasi funkcjonariusze również, ponieważ stopień zaufania społecznego był bardzo wysoki. Teraz jest niższy, ale jestem przekonany, że powróci do tych najwyższych notowań. No ja też się zgodzę, bo przecież na, na bazie swoich doświadczeń wiemy, że jeżeli pracujemy w takim dobrze poukładanym, Dobrze pokładanej instytucji, tak jak mieliśmy okazję pracować w jednostce, to takiej profesjonalnej, gdzie faktycznie nie, nie chodzi o idealną, no bo nie ma idealnego świata, ale wszędzie są ludzie, zdarzają się błędy i tak dalej. Ale mówimy o takiej sytuacji, kiedy, kiedy faktycznie czujesz wewnętrznie, że, że, że nie ma tutaj lipy, że to nie jest, wiesz, jakieś tam zafałszowywanie rzeczywistości. Wiesz, że jak będziesz się starał, to będziesz doceniony. Wiesz, że jeżeli osiągniesz efekty i one są jasno wskazane wcześniej, wiadomo o co chodzi, jakie kryteria, no to, to nic nie stanie ci na, na, na przeszkodzie i na własnym rozwoju. To ta przestrzeń daje taką energię, że człowiek jest w stanie pracować więcej i nawet poświęcić... Nie mówię, że cały swój wolny czas, ale chwilę wolnego czasu i wcale nie oczekuję, że ktoś od razu mu naliczy 15 minut nad godzin, czy pół godziny nad godzin. On to wie, że po prostu zrobiłem swoją robotę super, e, wychodzę z tą satysfakcją. To, to bardzo ważna sprawa. To w ogóle wielkie zadanie dla przełożonych szczególnie, no. żeby tworzyć taką atmosferę, aby ludzie chcieli służyć mm. i nie patrzyli na ten zegarek przysłowiowy, czy jest minuta tak. po, czy minuta przed. I czy wydaje mi się, że mamy szansę mm. budować taką atmosferę. W policji. To było bardzo obecne wtedy, kiedy ja miałem zaszczyt służyć w tej formacji. I to na pewno jest do zrobienia. Tylko trzeba poszukiwać tych narzędzi motywowania. Świat się zmienia. Przychodzą nowi ludzie. Czasami możemy oceniać tych, czy oni są, nie wiem, lepsi czy gorsi. Ja bym takich ocen nigdy nie chciał dokonywać. Natomiast na pewno warto dostosowywać te narzędzia związane z motywowaniem, z pieniędzmi, ale także z dziękowaniem policjantom za ich służbę, dostosowywać do tych warunków, które teraz mamy. A ludzie się zmieniają. Tak. No bo zobaczcie, no bo nawet mówimy o, o, o tej służbie, o pieniądzach, chwilkę o tym materialnym aspekcie. No ale przecież każdy ten funkcjonariusz, żołnierz policji czy, czy innej struktury mundurowej wie, na jakich warunkach się zatrudnia. Tak, on wie ile będzie zarabiał. No jeżeli nie wie, to, to, to jest dziwne, że jeżeli nie ma pojęcia na jakich warunkach finansowych idzie. Więc wiesz, on się na to godzi. Czy w wojsku, czy w policji ludzie rozumieją dobrze, to będzie tyle. I potem nagle duża część ludzi po pół roku, po roku mówi, że nie, to nie było to i odchodzi. Czyli hasło pieniądze to nie wszystko? No tak, no ale wiesz, ale właśnie to nie... I teraz mamy... Co, jaki to, jaką to wiedzę, jaką to, że, jaki to obraz daje? Taki, że to nie chodzi o pieniądze. Tak, potwierdzam to, dlatego że nawet takie faktyczne sytuacje pokazują, że nie zawsze chodzi o pieniądze. Otóż mamy wielki problem kadrowy, na przykład w Warszawie. On w Warszawie jest szczególnie Widoczny, ale w tym samym czasie do Straży Miejskiej za dużo niższe pieniądze zgłasza się bardzo wielu chętnych, aby służyć. Ta służba jest nieco inna oczywiście, ale no, zadania no, w jakimś no, tak, sensie też są jest mniej podobne prestiżowa, i za mniejsze pieniądze, no, więc ja bym zmierzał do tego, aby uczynić wszystko, co poza tym aspektem finansowym możemy uczynić, aby służba w policji była atrakcyjna. Mówisz słowo wszystko. Konkrety. Jakbyś miał mi bardzo doradzić. Dobrze, mamy możliwość... Mamy możliwość podnieść ręki zaproponować rozwiązania w jakiejś komisji. Z czym, z czym idziemy tam? A czy no, życzę tego, aby ta komisja rzeczywiście się <noise> zdarzyła. E, no, jestem przekonany, że w Parlamencie potrzeba osób, które mają taką znaczącą przeszłość w formacjach policyjnych, w wojsku, w jednostkach specjalnych. To na pewno będzie. A masz może wsparcie. wiedzę, że jakiś policjant też kandyduje? Nie mam wiedzy, nie interesowałem się tym, Od stąd takiej wiedzy firmy. precyzyjnej nie mam. Ja się, wiesz dlaczego się pytam, bo jeżeli sobie popatrzymy na ilość posłów, senatorów, to mamy lekarzy, rolników, Strasznie brakuje. historyków, mm. prawników, w przestrzeni publicznej, politycznej nie mamy... Ludzi z munduru, którzy wyszli z pojedyncze munduru. Pojedyncze osoby są. Pojedyncze, pojedyncze osoby, tak. ale pojedyncze. to jest dosyć duży i ważny aspekt naszego życia społecznego, państwowego. Ich tam nie ma. Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, dlatego że, e, zauważcie proszę, no ja już o tym mówiłem też ostatnio, dlatego nie będę w, w to samo e, wchodził, Bro. ale, mm -hmm. ale... Przecież to są ludzie, żołnierz, policjant, jeżeli wiele lat służył, którzy mają taką głęboką wiedzę na temat relacji społecznych, na temat tego, jakie są potrzeby mieszkańców, i byłoby ich dobrze wykorzystać nie tylko w samorządzie, o czym właśnie mówiłem ostatnio, ale tak. także w parlamencie. Także w parlamencie. A kto ma być tym wyrazicielem oczekiwań, potrzeb tej znaczącej grupy społecznej 125 tysięcy osób, łącznie z pracownikami policji, plus ich rodzin? A do tego, kto ma lepiej ocenić, wskazać, przedstawiać także politykom, rządzącym, to, czego dotyczy bezpieczeństwo, z czym wiąże się to zagrożenie i to nie z perspektywy tej hierarchii, w której jesteś, jak jesteś funkcjonariuszem czy żołnierzem, tylko z perspektywy właśnie posła, senatora i tak dalej. Przecież Obserwujemy to w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych miejscach. Żołnierze czy funkcjonariusze są cenionymi parlamentarzystami. Życzyłbym sobie, aby tak było także w naszym kraju. Nawet y, ta przeszłość, nawet jeżeli jest tylko chwilowa, no jest po prostu wręcz czasem wymagana. że nie wspomnę e... o premierze Izraela. E... Który... Czy... Albo no, prezydencie a George... Czech. Prezydent Czech. Prezydent Czech, George Bush Junior. Pilot. Konkrety, bo Dobrze. zmieniliśmy e... temat. Jeżeli konkrety, to ja bym. Jeżeli mamy szansę kilka minut na te konkrety poświęcić, to wydaje mi się, że jest dosyć mhm. duża grupa konkretów dotyczących policji. Jeżeli chcecie tego wysłuchać, to będę wdzięczny, ale jest także obszar, nie chcę powiedzieć, że zapomniany, ale dotyczący bardzo ważnej kwestii, czyli lokalnego poziomu bezpieczeństwa i tego wszystkiego, mhm. co tam się dzieje. Nawet jeżeli zgodzicie się od tego, bym trochę rozpoczął, bo przejdę przez to płynnie do, potem do, do policji. Ja myślę, że tak. Dlaczego to, po... powiem tylko, przepraszam, dlaczego to jest ważne właśnie. I, I myślę, że zacznijmy też od tego poziomu. No bo jednak to bezpieczeństwo, a szczególnie wewnętrzne, no bo zewnętrzne z, z, sytuacja związane z wojną e, na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy faktycznie, którym żyjemy medialne, ale one są. Jakby nie było, to w tej chwili przynajmniej i, i, i dobrze, że tak jest, to jest gdzieś jednak zarządzane przez czynniki Ale z tym się, jest ścisły związek. Dla... Ale, ale mamy to poczucie we, takie no bezpieczeństwa no takie tu i teraz w naszej małej o, społeczności. Na Lund. Lund. Da, Oczywiście, wiosce. to jest w ogóle kluczowa rzecz. Tylko także te sprawy wielkie, to, że jest wojna i to, że jesteśmy tutaj zagrożeni infiltracją, działaniami hybrydowymi. To wszystko i tak dotyczy konkretnej ulicy, konkretnego no miasta czy konkretnego mm -hmm. człowieka. Sprawcy nawet największych przestępstw, w tym zorganizowane grupy, gdzieś lokują swoje dobra, swoje aktywności, gdzieś mają swoją siedzibę, gdzieś legendują swoje działania, są w konkretnym miejscu. Czasami są to małe miasteczka, nie tylko wielkie aglomeracje. Stąd poziom lokalny, w moim rozumieniu, jest kluczowy do tego, aby mówić o o bezpieczeństwie wewnętrznym, o bezpieczeństwie naszego kraju. Tam też z punktu widzenia rozwiązań ustawowych są dosyć silne organy, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, które wprost reprezentują administrację rządową. Mówię o komendancie powiatowym, komendancie miejskim policji. Teraz patrząc na to z tej perspektywy, no pojawia się wiele pytań. Ja kilka tych pytań postawię, ale nie chcę mówić o wszystkim, nie chcę też ujawniać tych luk zbyt wiele, no bo tak, to, to może no być tak, tak, tak. No niedobre. Ale o kilku sprawach moim zdaniem warto powiedzieć i w tej diagnozie istotna jest oczywiście wojna w Ukrainie, istotne są braki dotyczące obrony cywilnej. To jest temat bardzo szeroki na jakieś w ogóle odrębne spotkanie. ale zwróćcie uwagę, czy wy w swoich miejscach, tam gdzie mieszkacie, czy słyszeliście o obronie cywilnej? Czy, czy wiecie, gdzie mielibyście się zgłosić, a znacie pewnie żołnierze znają. Ja też chciałbym jeszcze lepiej to poznać, sygnały alarmowe. Czy na wszystkie umielibyśmy zareagować jako społeczeństwo? Dobrze, znamy sygnały alarmowe, ale nie znamy miejsc, w które na się przykład, udać. Na przykład. Bo ich nie ma. Oce wymaga, wymaga naprawdę redefinicji. E, powinno być e, dla nas czymś takim zaszczytnym, że uczestniczymy w działaniach oce wtedy, kiedy trzeba, po to, żeby pomagać swoim sąsiadom. Dzisiaj to jest nierealne. Ja ale widzisz, zupełnie nie mówisz wiem gdzie... o, o dwóch rzeczach, ja bym się tu podpiął pod to, co mówisz, bo mówimy o zagrożeniu takim kryminalnym, militarnym, ale Ta. to, o czym mówisz, to militarne, to są znaczy te zagrożenia. To jest też klimat, w jakim żyjemy. To są burze, to są powodzie. Przecież to wszystko jest ze sobą związane. Te same struktury w tych samych zagrożeniach mogą tak samo działać. I, I na dzisiaj wielu z nas pozostaje no, wykonanie telefonu. A może trzeba pójść dalej, a może to powinien być trening na poziomie lokalnym raz w roku, który angażuje nas wszystkich do jakiegoś działania, do przećwiczenia procedury. Ja tu nie chcę jakiejś herezji opowiadać, ale to jest hmm. model, który dla mnie byłby potrzebny i w moim środowisku sąsiedzkim byłby mile widziany, że wszyscy wiemy, jak sobie poradzić. Nie doceniamy dzisiaj. Zagrożeń związanych z chemią, biologią, CBRN, mówiąc tak, no, takim no. językiem, który dla wszystkich myślę jest zrozumiały. Ale no. przecież wiemy o tym, że jeżdżą transporty. Słyszeliście, co się stało w Wielkiej Brytanii? Opryskanie amoniakiem osoby, która zmarła. No mówię, nie chcę tych tematów no, za daleko rozszerzać, mamy, bo możemy powiedzieć, gdzie jest ten amoniak, gdzie jest chlor. To są rzeczy. My uzdrawiamy w cudzysłowie policję, a uzdrawiamy społeczeństwo. Ale będziemy i policję uzdrawiać. Dlatego, Ale to że... się wiąże z tym. Właśnie tak. I ten poziom lokalny, poziom lokalny ma naprawdę kluczowe znaczenie. Zwróćmy uwagę na przykład na, na to, jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie, jak w ogóle są chronione urzędy miast, jak chronione są szpitale, szkoły. Czy tego rodzaju placówki. Zanadto się nie rozwijam, tylko miejmy świadomość, że to są obszary, czyli przestrzeń publiczna, te miękkie cele, o których wielokrotnie w innych aspektach rozmawialiście, Wy na pewno i ja także rozmawiałem, to są miejsca, gdzie powinniśmy oczekiwać znaczących zmian, także w tym wymiarze ustawodawczym. I czuć się tam bezpiecznie. Czuć się bezpiecznie i przynajmniej mieć minimalny standard, bo trudno sobie oczywiście wyobrazić, że będziemy w podobny sposób chronić. Taki obiekt jak infrastruktura krytyczna. Znaczy, ja mam w głowie teraz taki obraz filmu każdego jednego amerykańskiego, gdzie wchodzisz do szpitala, wchodzisz do jakiegoś y, urzędu i tam są bramki, i siedzą, jacyś funkcjonariusze uzbrojeni. To jest Ameryka. bardzo rzadkie w Polsce. To jest Ameryka. Może inne potrzeby też, ale, ale, ale też to, co mówicie, jeszcze dodam tutaj taką sytuację, bo e, no bo. E, tym lokalne te, te wielkie kryzysy, wielkie dramaty często mają wymiar lokalny. Mm. Zawsze tam się rozpoczynają. Ta, zawsze, zawsze gdzieś zawsze. to się musi wydarzyć. Tak. I, I nie wiesz. I, i, e, I czy to jest aktywny strzelec? Czy to jest jakaś niezrównoważona osoba? Czy jest to y, taka klęska żywiołowa i inny dramat, czy jakiś sabotaż, czy tego typu rzeczy no to, to zaczyna się. To, no z, nawet rakieta i, spadła gdzieś lokalnie. No oczywiście, nawet rakieta spadnie lokalnie na, na, na takiej czy w innej sytuacji. Może się to wydarzyć y, i ten wymiar lokalny. I zobaczcie jeszcze my, nawet. Taka dziwna sytuacja, jak te bakterie, które w tej... W no ta, się rozumie, ta. Rozwija się to lokalnie. To tam dotyczy tej społeczności. O tym jest oczywiście, jest to medialne bardzo. No ale, ale jakby... A te składowiska niebezpiecznych substancji. Właśnie, tak. A co z detekcją takiego zagrożenia, no tak. kto miałby rozpoznać, czy to już jest zagrożenie poważne, chemiczne dla ludzi? Czy nie? Tak? Czy dopiero po telefonie mieszkańca, który traci przytomność, czy też my stale monitorujemy to bezpieczeństwo? Nie wchodząc zbyt głęboko, ja mam takie przekonanie, bo też uczestniczę w kilku projektach. Unijnych dotyczących bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. I uważam, że to jest w ogóle kluczowa rzecz, którą powinniśmy się zająć i policja, i administracja publiczna. Czy my dokonujemy takiej oceny podatności danego miejsca? Jesteśmy w centrum miasta, mamy plac, mamy duże centrum handlowe, mamy właśnie szpital, mamy wiele innych tego rodzaju miejsc. Czy dokonujemy oceny podatności, po to, żeby wiedzieć, jakie rzeczy zastosować, które zapewnią w jakiejś mierze bezpieczeństwo mieszkańcom? Czasami wystarczy poprzestać na barierach, które ochronią przed atakiem pojazdem. Czasami należy dołożyć kamery, a czasami patrol policyjny. I teraz, nie dokonując takich ocen, bo tego się nie czyni, przed wielką imprezą być może taka ocena zostanie nie dokonana, tak. ale tu chodzi o codzienne funkcjonowanie miasta. I monitorowanie bezpieczeństwa i próba zapobiegnięcia zagrożeniom, ale najpierw wyobrażenia sobie, co tu się może wydarzyć, powinna być czymś absolutnie istotnym, które w ocenie ryzyka ma swoje miejsce i wiąże się z dokumentacją wytwarzaną w takiej jednostce samorządowej przy wsparciu policji. Czyli prewencja. Prewencja. Prewencja zapisana jako minimalne standardy, być może w ustawie, także tej ustawie, która odnosi się do ochrony osób imienia. Dzisiaj takich standardów dla tych obiektów, o których mówiłem, nie ma. Idąc tylko o krok dalej, zastanówmy się nad targami, nad kongresami, nad wieloma innymi rzeczami. Czy myślicie, że bezpieczeństwo dotyczące kongresów, wielkich targów, czy ono jest opisane gdzieś precyzyjnie w, w przepisach, w ustawach? Skąd znaczy, każdy obiekt i imprezy masowe są? A czy uważasz, że Kongres i takie wydarzenie targowe to jest impreza masowa? No powiedzieć jest, tam 500 Nie znajdziemy tno. i nie znajdziemy w takim razie precyzyjnych regulacji. Stąd taki postulat podstawowy, moim zdaniem, to minimalne standardy dotyczące bezpieczeństwa wszystkich miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, gdzie może powstać masowe zagrożenie. Bez tego często operatorzy tych miejsc, także urzędy miast, nie bardzo wiedzą, jak chronić swoich interesantów i swój personel. I to mi się wydaje sprawą kluczową, którą powinniśmy po prostu zaakceptować, że takie miejsca muszą być chronione nie armią policjantów, tylko także rozwiązaniami technicznymi. No, y, y, czyli, 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 czyli ten poziom lokalny jako taki powiedzmy podstawowy i chyba najważniejszy. Zależy bardzo dużo też od społeczeństwa. Najważniejszy wiąże się z tym oczywiście finansowanie tego, no bo zabierając samorządom pieniądze, dokładając obowiązków, no to stworzymy fikcję, prawda? Czyli generalnie... No już dzisiaj dla samorządów jest to bardzo trudny tak. czas. Inwestycje duże, także w tym obszarze bezpieczeństwa często się wiążą z tymi środkami, które są ze wsparcia unijnego, jest to bardzo ważny w ogóle mm. aspekt funkcjonowania samorządności i wzmacniania samorządności, no ale by, chyba te środki powinny po prostu pochodzić z budżetów, żeby mogły być inwestowane A w co bezpieczeństwo mieszkańców. O tym, żeby pieniądze z mandatów nie szły do centrali, tylko na przykład do samorządu. No, to zapytałbym, dlaczego samorząd miałby być lepszym beneficjentem, mimo że samorządność jest istotą także moich działań i moich myśli. Ja bym odwrócił troszeczkę tę kwestię. Pytanie, czy policjanta to powinno interesować? To chciałam chyba usłyszeć. Czy powinno go interesować, gdzie trafiają środki? Jako obywatela, tak. Te środki powinny być no tak. wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa, na poprawę jakości dróg i tak dalej. Ale raczej nie byłbym zwolennikiem tutaj także rewolucyjnych zmian. Rewolucja jest potrzebna w zarządzaniu tymi działaniami policyjnymi, które wiążą się z nakładaniem mandatów. Nie może być. I chyba rzadkością jest, że staje się to wymogiem, że przełożony wskazuje, że musisz przynieść mandat. Kiedyś tak pewnie było. No bo to się słyszało gdzieś tam tak, tak. zwany wynik. No, te, te wyniki są trochę naturalną taką rzeczą dla każdego, kto wykonuje zadanie, chce osiągnąć wynik. Jeżeli natomiast staje się to oczekiwaniem przełożonych, jest to błąd. Chociaż muszę przyznać, że włączę swoje zdanie, że wielokrotnie zetknąłem się niestety. Przy całym szacunku oczywiście dla policjantów z takim zachowaniem, które takie cechy nosiło. Wiesz? Dlatego z tym trzeba walczyć. Z tym właśnie. trzeba walczyć. Tak Podam jest. konkretny przykład. Wawer, no już jakiś czas temu, to nie świeża rzecz, zdarzyło mi się jechać samochodem, który nie miał automatycznego włączenia świateł i jechałem bez świateł. Normalnie mam, zazwyczaj jeżdżę samochodem, który automatycznie te światła ma włączone. Dlatego zapomniałem włączyć mój błąd. Jechałem przepisowo, za z prawidłową prędkością. Przejechałem e, patrol policji, składając się z dwóch e, dziewczyn. E, bo nie wiem, czy to ważne, ale tak było. Po to był Dwie, policjantki. Tak? Dwie policjantki. Przejechałem przed nimi faktycznie bez tych świateł. Ale z przepisową podkreślam prędkością, bo to jest ważne. Ten patrol. Nie, ja nie widziałem, bo tam był jakiś zakręt, coś. Nie wiedziałem, czy oni, jak one zareagowały. Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że jadę i popełniam jakieś tam wykroczenie. Te dziewczyny wsiadły do tego samochodu, goniły mnie na sygnale, dogoniły. To jeszcze rozumiem, bo być może podejrzewały, że coś jest nie tak. Do... Po czym z taką wielką satysfakcją ukarała mnie ta pani policjantka. Ty ilomaś tam punktami karnymi, jakimś niewielkim, wtedy to pamiętam, że to był chyba jeden punkt karny i tam te 100 tych mandatów. I ja tak, ja tak sobie dałem sprawę, że po co ona to zrobiła? Ja rozumiem, że popełniłem wykroczenie, być może gdybym to zrobił z pełną świadomością, ale nie było nawet przez sekundę i nie przyszło do głowy, żeby mnie pouczyć i powiedzieć, panie kierowco, niech pan włączy światła. Widziały, że jadę. Może nie mają czasu zareagować, ale niech pan włączy światło, nawet sprawdzić moją trzeźwość, nie miałbym z tym problemów. Dokumenty, jak wtedy można było to wykonać i, i po prostu mnie pouczyć. Ja miałem pełen szacunek do tej interwencji, wiesz. Ja to podkreślam, bo zdarzam się tym. Wyskakuję, widzę cały czas, co mnie bardzo denerwuje. Patrol policji drogowej schowany samochodem w krzakach. No Wydaje mi się, że szereg. Może jest tak już mniej na szczęście. Ale tak, ale szereg dyspozycji w tym zakresie, także w latach minionych, mm -hmm. zostało przekazanych policjantom, aby tak po prostu nie, nie, czynić, robić, tak. nie czynić. Nie czynić. Niestety to się pojawia. Ja jeszcze mam tutaj konkretny bardzo postulat. Otóż policjanci, którzy reagują na te wykroczenia, którzy, które potem mogą skutkować wypadkiem, kolizją, to jest bardzo ważna działalność. Oczywiście. Natomiast Oczywiście. są też chwile, kiedy trzeba pomagać kierującym, trzeba upłynniać ruch, trzeba sprawić, żeby nie tworzyły się zatory. Ja osobiście chciałbym zobaczyć patrol policyjny. Dzisiaj w tych problemach kadrowych jest to bardzo trudne. Mm. Patrol policyjny, który w czasie przyjazdu do miasta w godzinach porannych i wyjazdu z miasta pomaga kierującym. Sprawia, że e, możemy skorzystać z innej drogi, szybszej być może. Dzisiaj urządzenia też elektroniczne nam podpowiadają te drogi, no tak. ale ja bym osobiście oczekiwał, żeby było to działanie nastawione na pomoc kierującym i oczywiście eliminowanie tych z ruchu, którzy popełniają no poważne tak, tak. przestępstwa drogowe. To też powiesz drogowe, jest ewidencja tego, bardzo łatwo sprawdzić, czy mamy do czynienia z człowiekiem, który Często łamie przepisy i to daje jakąś odpowiedź. No bo ten wymiar lokalny, bo, bo mówimy tutaj o, o tym bezpieczeństwie lokalnym, ale z takim troszkę jeszcze cały czas nakierowaniem na, na, na policję, która ma no, w tej przestrzeni publicznej. No, no, w tej chwili bardzo łatwo ją, że tak powiem, zaatakować. No tak, bo często nie mówimy o policjantach z innych służb z kryminalnej, z dochodzeniówki. Tak, zapominamy o, o nich. Że tylko są że ci, którzy tą pałką przysłowiową gdzieś chodzą albo łapią nad. Ale ten widzisz, mandat. wspominasz o, o tym mandacie, o tej teraz o no. pałce, trochę to się wiąże z tematem, który chciałbym tak chętnie podnieść, mm. bo być może to będzie interesujące, czyli szkolenie, przygotowanie policjantów. I dzisiaj jest czas na to, żeby tu robić jakąś namiastkę rewolucji, dlatego że policjanci potrzebują więcej wiedzy, więcej kompetencji. Mm -hmm. Zapewne pamiętacie strukturę Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam są całe departamenty, wyznaczone osoby o bardzo wysokich stanowiskach odpowiedzialnych za szkolenie wojska. Czy no ja tak, się mylę? To, to, nie, nie, wszędzie. W, w, Filozofia w, naszej jednostki była taka, że nie jesteś raz wyszkolony i już wszystko potrafisz. Spójrzmy na samą górę. Cały czas ja od góry szkoli, do dołu departamenty. Są departamenty, są zastępcy do spraw szkolenia i tak dalej, i inspektoraty, tak dalej. No jest, jest z tym problem w policji. Ja to powiem tak no, zupełnie odważnie. Może to jest czas, żeby na w tym okresie. Trochę przejściowym, który wymaga przeszkolenia bardzo wielu policjantów, bo są tak znaczące braki. Dzisiaj szkoły policyjne nie są w stanie tego uczynić, nie mają takich w cudzysłowie mocy przerobowych. Są też konkretne błędy w działaniu, które mhm. trzeba naprawiać. Są nowe kompetencje, których trzeba nabyć, których trzeba nauczyć policjantów. To jest czas na taką strukturę być może na zastępcę komendanta głównego do spraw wyszkolenia, do spraw edukacji policyjnej. I być może to mhm. programowanie szkolenia w całej policji powinno być objęte, nie dość, że audytem, to potem systemowym zarządzaniem. Tu nie może być żadnych przypadków. Ja wspominałem też ostatnio, a to często jest przypadkiem, to szkolenie właśnie lokalne, nomen, nomen. Lokalne w jednostkach policji, w komisariacie, w komendzie powiatowej, w szkole policyjnej. Często się to dzieje na bardzo wysokim poziomie. Mm -hmm. Możecie panowie odnaleźć w szkołach policyjnych symulatory. Symulatory różnego rodzaju no tak, pojazdów, tak, tak. działań, zdarzeń, to przygotowuje policjantów do realizacji zadań. Ale on wraca do jednostki policji. Często przez wiele lat już nie dotyka żadnego szkolenia. Czasami pojedzie na strzelnicę, kilka razy strzeli. Czasami dotknie też w tym wymiarze szkoleniowej pałki czy innego środka przymusu. Ale czy są do tego warunki w miejscowości X czy Y? Czy jest mata? Czy ćwiczymy? Te czynności, z których potem, niestety, bo jestem przeciwnikiem śmiania się i robienia sobie żartów, jakby no z policjantów, tak, którzy interweniują, ale często tak to jest, bo ludzie nie są przygotowani. Nie o tych fizycznych rzeczach, a o tak. tych rzeczach, że zmienia się prawo i doszkalanie policjantów pod względem merytorycznym? Bardzo ważna rzecz, ale to można robić częściowo poprzez samodoskonalenie, poprzez dedykowanie jakiegoś czasu i mhm. materiałów, czy to online, czy w inny sposób. Dlatego, że w mojej opinii na pewno to szkolenie powinno troszeczkę zmierzać w kierunku nowoczesnych metod i z jakimiś goglami VR, i właśnie z materiałami online. Nie wszystko się musi odbyć w szkole policyjnej, tylko musi to być wystandaryzowane i profesjonalne szkolenie. Myślę, że Wy mieliście do czynienia w Stanach czy w innych miejscach z profesjonalnymi miejscami, gdzie w goglach VR prowadziliście szkolenia. Przypominające sytuację realną. To, to samo musi być w policji. Ale powiem Ci, że to jestem, faktycznie nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, że takiej struktury centralnej, która nadzoruje to szkolenie, tak jak chociażby w wojsku, e, no nie ma i no bo. Ty, to jest biuro kadry szkolenia, ale ja mówię o osobie, która no tak, osobiście już, odpowiada wiesz, za ten proces. No rozumiem, bo już, już, już połączone kadry ze szkoleniem, to jednak nie jest oddzielny pion szkolenia. Który zresztą powinien być chyba wysoko umocowany, i tutaj się z Tobą zgodzę. I jeszcze co ciekawe, tym bardziej, że już wspomniałeś, a to, co pewnie nam zazdroszczą w innych krajach, że mamy centralnie zarządzaną pewną strukturę, więc wprowadzenie standardów nie jest tak uciążliwe jak na przykład w krajach, gdzie, które są federacją, jak Niemcy, gdzie mamy te lokalne policje landowe i one jednak. No i na, mogą być duże różnice. Czy stany, gdzie już w ogóle te, prawda, no potężne to policja no to się każdy siebie... stan i Ta, każdy hrabstwo różnią. już tam się. My, my jesteśmy w miarę krajem, który. Mm, no, no ma, ma tą instytucję centralną, więc wydaje się, że powinno być to dość proste. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie moment, może nie teraz, może za jakiś czas, aby położyć naprawdę nacisk, dedykować środki, mm. przygotować się do procesu szkolenia, który stanie się profesjonalny. Dzisiaj, podkreślam, w wielu aspektach on jest bardzo profesjonalny, ale jest niewydolny. Mm. Nie jest nadzorowany przez zastępcę komendanta głównego policji. Nie ma wprost swojego niejako opiekuna. Ten cały proces szkoleniowy, a narzekamy na Błędy policyjne, na braki narzekamy no tak. na to, że ludzie nie wiedzą, nie radzą sobie z zachowaniami, a czasami narażają się na śmieszność i co gorsze, na odpowiedzialność karną czy dyscyplinarną. Więc I to już nie jest śmieszne. I to już wtedy nie jest śmieszne. Dlatego hmm. podniesienie jakości szkolenia to nie jest truizm. Tu chodzi o konkretne działania, które sprawią, że tak się stanie. Miałem okazję jakiś czas temu dyskutować na temat. Tych, którzy prowadzą dochodzenia, prowadzą śledztwa, którzy są partnerami dla prokuratorów mm. i pomagają także w tym, aby odpowiedni akt oskarżenia doprowadził do tego, że sprawcy przestępstw będą po prostu skazani. I dzisiaj takiego przygotowanego systemu, który szkoli tych policjantów, ponieważ tam często nie są prawnicy, do policji przychodzą ludzie o różnych profesjach, o różnym przygotowaniu. Tak. Zaczynają realizować dochodzenia i śledztwa. Prokurator zgłasza swoje uwagi, często pretensje, czasami pewnie nieuzasadnione, bo policjanci mają głęboką wiedzę, starają się jak najlepiej swoje zadania realizować, ale brakuje im kompetencji. Jak to zrobić? No jest wiele elementów, jak finansowanie studiów, finansowanie szkoleń. Mhm. Zapomniano trochę o tym elemencie, który kiedyś był bardzo. Bardzo powszechnie realizowany. No tak, bo policjant rozmawia z prawnikiem, który jest ekspertem Eksperta, w dziedzinie prawa. Właśnie Wiesz, tak. Przygotujmy go lepiej. On nie pójdzie na studia prawnicze za własne środki. Często jest to niemożliwe. Często też nie ma na to czasu. Więc dedykujmy i czas, i pieniądze, aby tych policjantów przygotować. Jeżeli nasze szkoły nie są wydolne, dlaczego nie skorzystać ze szkół, które są publicznie dostępne? Nie, oczywiście. Obserwujemy w różnych krajach, to też proszę, rozważcie, na ile. Na ile w tym środowisku wojskowym to by mogło też zafunkcjonować, bo to jest w ogóle dyskusja o funkcjonariuszach, o żołnierzach, o tych, którzy służą państwu. Czy nie powinno być tak, że także jest ścieżka rozwoju, jeżeli mamy zapchane te kanały edukacyjne w szkolnictwie policyjnym, dlaczego nie udostępnić w szerszym zakresie szkół publicznych, które na kierunkach odpowiednich na kierunkach odpowiednich, tam gdzie nie jest potrzebna ciężka broń do wyszkolenia mm. żołnierza czy policjanta, mogliby kształcić funkcjonariuszy, Oczywiście. tę lukę mm. wypełnić tak. kompetencjami, zatrudniając byłych policjantów jako wykładowców albo tych czynnych. To jest bardzo Moglibyśmy ważne. Moglibyśmy to, to zrobić. My, y, 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 jako państwo, zdajemy sobie sprawę i mamy taką, y, myślę, że też akceptowalną i zrozumiałą, y, y, takie zrozumienie, że powinniśmy no, utrzymywać dość liczne służby mundurowe, eee, nie, że, że nie wiem, 10 tysięcy policjantów w tej chwili to będzie za mało na skali kraju, że wiesz, 100 tysięcy żołnierzy to na dzień dzisiejszy będzie za mało. Więc jeżeli nie zoptymalizujemy szkolenia i takiego szkolenia zarówno tego podstawowego, jak i szkolenia później tego ustawicznego, i tego ciągłego, nie zoptymalizujemy tego procesu, nie będziemy jego nadzorować, to, nie, to będziemy zwyczajnie niewydolni. Będziemy mi I nie jest nam potrzebny nie do, nie wydo, nie, źle wyszkolony policjant, który robi nam za sztukę. To jest najgorsze, co może być. Dlatego, że natychmiast oczekiwania społeczne się rozminą z rzeczywistością i stracimy całkowity kontakt i zaufanie do służb. Czyli najgorszą rzecz, co może być. Wiesz, że tak jak było w PRL-u, tak? Że wiedziałeś, że do milicji się nie idzie. Wiesz, no, bo na co bym no, jeszcze no, Michał? I tak zwracał, nie pomogłem, zwracałbym tak. uwagę, że każdy z tych funkcjonariuszy, policjantów, żołnierzy jest też obywatelem. Oczywiście. Inwestujemy, Aha, no ale oczywiście. Żeby przestać rozgraniczać funkcjonariusze, Ta. nauczycielki, pielęgniarki, to, tylko to jesteśmy my, to ja, jest część naszego społeczeństwa. Ja wrócę wierzę tą optymalizacją i, i to, że zobacz, Mamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, I ono ma podległe służby. I te służby często kompetencyjnie na siebie jakoś zachodzą. I są, I są pewne ośrodki. Jakie, jakieś takie możliwości szkoleniowe, które można właśnie, czy wyprowadzić poza, tak, poza, poza system, stworzyć specjalne kursy, wy, wiesz, podnieść ich jakość, zrobić merytoryczne. Mówiliśmy o szkoleniu w wojsku, wiesz, na tej przestrzeni tej ewolucji tego wojska, bo, bo, bo teraz być może jest z tym lepiej, ale, ale nawet takie szkolenie m, podstawowe potrafi się różnić w różnych jednostkach. Wojsko Obrony terytorialne opracowały 16 dni. W 16 dni potrafią, ja nie jestem w stanie ocenić, bo nie wiem, mm. ale opracowują, wiesz, przyjąć żołnierza do służby, wyszkolić i, i zrobić mu przysięgę i przeprowadzić, ich zdaniem, profesjonalny proces szkolenia podstawowego. I wielu, którzy przechodziło, mówiło, że Żeby to miało super. sens. Inne jednostki potrzebują cztery tygodnie. Ja, jak? Jak? No tak, do tego mi jest ciężko się odnieść. W policji... Nie, ja mówię właśnie na przykładzie, jakie ale... przestrzenie optymalizacyjne... We wszystkich służbach No, nie, ja bym, Jez, je... no proszę, proszę. Nie, to ja, ja przepraszam. Nie, 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 nie. <laughs> nie, bo ja bym chciał powiedzieć, że ja nie chciałbym mieć naprawdę policjanta po 16 dniach. Ja, Oczywiście. Ja ale wiem, to to że chodzi. ci, którzy są po 16 dniach wojska, oni się zachłysnęli tego, bo mieli ciekawe zajęcia i nie uczyli się tak jak ja przez dwa tygodnie ścieli łóżka i dlatego mieli to mocno skompensowane i było ciekawe, ale ja też nie wierzę w ich umiejętności. Pozwólcie na takie, na takie trzy uwagi, bo, bo to jest w ogóle bardzo istotny temat jak ocenić i czy w ogóle my oceniamy, no czy ten czas poświęcony na wyszkolenie żołnierza czy policjanta jest wystarczający? No A jak to ocenić? Kto ma to ocenić? Mhm. Możemy to oceniać poprzez taką analizę porównawczą z innymi krajami, na przykład. Bo mhm. no to u nas jest ten kurs wyjątkowo krótki. To jest moim zdaniem pierwsza rzecz, która musi zostać naprawiona w tym całym pionie szkoleniowym, o którym tyle Mówiśmy. mówię, który mhm. powinien mieć swojego nadzorcę, opiekuna twórcę, tak. osobę, która przewodzi, ale w taki właściwy sposób jest przywódcą tego całego procesu, bo to jest proces niezwykle trudny. Trzeba wydłużyć ten okres. No Czymś normalnym powinno mm -hmm. być roczny kurs, który zawiera w sobie ten element praktyczny, powiedzmy dwumiesięcznych praktyk, ale zamyka się łącznie w tym jednym mm -hmm. roku. To wydaje się bardzo A Powiedz mi na takie pytanie: jak długo chciałbyś, żeby uczył się swojego zawodu mechanik samochodowy, który będzie naprawiał Twój samochód? Chciałbym, żeby jak, jak najdłużej. To ja właśnie tak patrzę na zawód policjanta. Ja I także. policjant to jest zawód, który musi się nauczyć nie tylko tej przysłowiowej pałki, ale też wielu Oczywiście. aspektów prawnych. I czy jeżeli uczymy mechanika samochodowego, stolarza, ślusarza, murarza, fryzjerkę przez trzy lata w szkole zawodowej i mamy kogoś, kto jest zawodem takim robotniczym. Ale Chcemy mieć magistra po pięciu latach, który ma wcześniej liceum, to, słusznie. to ile chcemy czasu poświęcić na kogoś, za kim stoi prawo, wychodzi na ulicę, ma przy sobie broń. Ale ja pozwoliłem sobie rzucić pewną liczbę miesięcy ja, jako, ja sobie zdaję jako, sprawę, jako znaczące ja się nie zwiększenie, znaczące zwiększenie, mm. wydłużenie tego procesu. Ale być może ja jestem w błędzie. Zbadajmy to. A Zróbmy analizę. To co porównajmy. Nie? Tak, porównajmy, ale wiecie, bo ja czasami słyszę, ale to po co analizować? No Jakieś znowu budowanie dokumentów. No właśnie, jeżeli chcemy optymalizować, mm -hmm. jeżeli oczekujemy profesjonalizacji, to ja nie mogę sobie powiedzieć rok. Dla tak, mnie rok tak, z mojego doświadczenia wynika, że to jest OK, ale ja chętnie. Zachowam pokorę, poczekam do czasu zbadania tego tematu i niech to będzie zbadane. Mm. I jeszcze jedno zdanie, tak, bo tak, oczywiście. wspominałeś o tym nakładaniu się zadań. To jest znowu powiązane bardzo ze szkoleniem, ale także ze stanowieniem prawa. Dzisiaj powinniśmy, to było robione kiedyś i będzie na pewno zrobione, bo to jest w interesie policji. Sprawdźmy, jakie dodatkowe obowiązki. Z ustaw poza e, kodeksem karnym, kodeksem postępowania karnego, w innych przepisach karnych, obecnych w 60 ustawach, jakie zadania pojawiają się dla policjantów? Czasami to są zadania zupełnie niezwiązane z tą główną ustawową działalnością. Być może te braki w służbie na ulicy, dla mieszkańców wiążą się także z tymi zadaniami. To jest duży proces, żeby trochę zdiagnozować szerzej sytuację w policji i zaproponować pewną strategię jej rozwoju. Dzisiaj strategia opiera się jedynie albo niemalże na tym, co wynika z zarządzania, z ustawy o finansach publicznych i z kontroli zarządczej, gdzie należy nałożyć pewne mierniki, badać efektywność funkcjonowania organizacji. A to nie o taką strategię chodzi. Ona jest niezbędna, ona no tak, pozwoli wyliczyć niektóre rzeczy. Ale jaką my mamy wizję, do czego my chcemy dążyć, mm -hmm. co zmienimy w tym szkoleniu i co w efekcie otrzymamy po tym procesie zmian? Czy otrzymamy policjantów, policjantki, którzy będą lepiej, efektywniej, także mądrzej, skuteczniej działać y, dla mieszkańców i w ich środowisku? No bo my, my wiemy mniej więcej, co byśmy chcieli i oczekiwali, a jak do tego dojść, co najmniej prowadzi parę dróg i pewne drogi się wydłużają, ale pewne drogi można skrócić przy pomocy różnych mniej lub bardziej nowoczesnych narzędzi, świecie też są tak, prawda? Dokładnie, o, tak. właśnie, o właśnie. Ale nie zrobimy tego bez właśnie osób, które się po prostu tym zajmą jako e, i dostaną takie zadanie jako dedykowane ich zadanie, tak. Bez tego pionu nic się nie wydarzy, tak naprawdę, bo kto ma to zrobić? Wiemy dobrze, że WF e, można być e, WF-istą i mieć takie dodatkowe obowiązki w jednostce jak WEfista, ale wtedy ten WF nigdy nie będzie prowadzony tak, jak dedykowany wf Wiemy, że nauczyciel może uczyć siedmiu przedmiotów, i być e, z wykształcenia na przykład historykiem, i uczyć tego, czy owego jeszcze, w tym również fizyki, ale to nigdy nie będzie tak, jak wykształcony nauczyciel od dedykowane do przedmiotu i tak samo nie poprowadzi nikt rozwoju struktur szkoleniowych jeżeli tym nie będzie się zajmował. Pytanie ci zadam, czy te głosy to o czym mówisz do tej pory nie docierało do polityków? Gdzie to, na jakim etapie się to Czemu rozbija? Tak nie Czemu ja tak nie mam ma? kontaktu b, z, polityka. b, z politykami, który pozwalałby w sposób jakiś systematyczny przedstawiać e, takie pomysły, mm. argumentować, pokazywać e, badania, zachęcać do wdrożenia tych zmian. Co się dzieje z tematem finansowania policji? Co się dzieje z jej apolitycznością? To są konkretne postulaty, których nie tylko ja znaczy, jestem ja nie chcę autorem. powiedzieć apolitycznej, Wiesz co, bo ja już zmieniam w głowie myślenie, że, to, że policja jest i zawsze będzie polityczna. W ustawie znaczy... ma zapisane, że jest apolityczna. Dobrze, wojsko niby też. Ja bym to zrobił, że jest, powinna być apartyjna. Bo to to to, się zrobiła, to na pewno. że Dobrze. jest nie tylko polityczna, ale jest partyjna. Tak, ten termin, ale ale ten termin są, tego dotyczy. Ale tak słuchajcie, tak, są oczywiście. naprawdę proste zmiany. One wymagają odwagi. To jest kadencyjność komendantów, hmm. komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, czy niżej, to jest sprawa dyskusyjna, no, ale mówię o nadaniu pewnego kierunku. Taka kadencyjność, która mija się z procesem wyborczym, która nie wiąże się z tym, że tego samego roku, kiedy następuje zmiana w związku z wyborami, oczywiście. wszystko się zmienia. A co się, się dzieje, przytakuje. słuchajcie, z finansowaniem, z PKB. Wojsko dzisiaj korzysta z wielkich środków, bo jest taka potrzeba. Dlaczego nie zauważa się tej potrzeby w policji i już na początku roku kończy się budżet policyjny? No, to jest rzecz nie do pomyślenia. I w tym zakresie, kiedy za zagrażają nam głównie działania hybrydowe, jak można nie zauważać wielkich potrzeb policji, która także w tej części wschodniej kraju, najbardziej narażonej na zagrożenia, powinna być przygotowana do walki z nimi. I nie zauważa się zmiany technologicznej na rynku. Wszystko zmienia się z tej sfery analogowej, przechodzi do dokładnie, sfery cyber. Policjanci tak. powinni być obudowani wsparciem w tym zakresie, tak, aby te czynności powtarzalne wykonywać łatwo, ale żeby też przewidywać za pomocą hmm. i uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przewidywać niektóre zachowania, analizować je i już zawczasu być gotowymi do odpowiedzi na takie zagrożenia. Rozmawiamy także o, o kwestiach zaangażowania polityków, ich percepcji tych spraw dotyczących Policji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja taki osobisty też postulat składałem już kilkukrotnie, że w otoczeniu komendanta głównego, a być może ministra, powinna funkcjonować Rada Społeczna. Taka rada, która nie ma jakiegoś prawa weta, blokowania czegokolwiek, ale doradza, ma też obowiązek wyrażenia swoich opinii w zakresie działań, które na przykład mhm. budzą społeczny sprzeciw albo wiążą się ze znaczącą zmianą w funkcjonowaniu policji. W Dlaczego nie może być tak, że ludzie, którzy kiedyś no, służyli wiele lat, są ekspertami, mają jakieś doświadczenie techniczne czy inne, nie mogliby służyć taką Dlaczego wiedzą? Dlaczego nie idziesz do polityki? Dlaczego nie kandydujesz razem ze mną? I to nie ma znaczenia z której partii, bo wiedza, która jest tu przez ciebie przedstawiona jest taką, że ja bym no, takiej dyskusji e, chciał ja, usłyszeć w Sejmie. Ja taką, nie mam śmiałości o, o takich tematach no. mówić. Żadnej takiej propozycji no, jest, okay, ale nie, to, nie otrzymałem. Ja ci powiem, dlaczego ja poszedłem do polityki teraz. M mogę to powiedzieć, dlatego, że kandyduję, że ilość rzeczy, o której mówiliśmy w wojsku, co nam się nie podoba, jest tak duża i w pewnym momencie dostajesz możliwość pójścia i powiedzenia, okej, okay, nagadaliśmy się, ale zacznijmy być po drugiej stronie tymi, którzy mają ten przycisk, żeby tego nie było. I ktoś taki jak ty, dla mnie, no. przedstawiciel policji w Sejmie, ja jestem na no, no Miejmy tak. nadzieje, no że on on że będziemy będziemy mieli... Tak. Nie, no ale... Miejmy no, no, ja nadzieję, że będziemy yy. mieli możliwość wpływu na razie przynajmniej w sposób, wiesz, no, jak nie bezpośredni. Wiesz, zaproszę, zawsze nie. można było powiedzieć, z której partii startować. Dla mnie taki ekspert chyba nie ma znaczenia z której partii startuje, ważne, Gdyby żeby się tam to znaczy, To znaczy, w przypadku już tego wyścigu wyborczego liczy się jednak, czy partia jest partią demokratyczną, która no, szanuje standardy, ty masz, ty masz standardy związane z prawami człowieka, prawami obywatela i demokratycznym państwem prawnym. I tylko mhm. taka ścieżka mogłaby być interesująca. Ja dzisiaj nie jestem mhm. na takiej ścieżce, jestem na innej ścieżce. Mhm. Staram się cały czas interesować i troszczyć o... O policję i o bezpieczeństwo. Jeżeli któryś z polityków zechce zapytać o kwestie, które dotyczą policji, wydaje mi się, że jest wiele osób, które yy, mogą. Nie wiem, czy mogą sobie powiedzieć polityk, bo chyba, <laughs> chyba jeszcze nie, ale dlatego tu jesteś i naprawdę wielki szacunek, rozmawiamy. że przyszedłeś się ja z nami dziękuję. podzielić tym wrócę, zdaniem do, swoim. Wrócę, wrócę troszkę do tego, co jeszcze rozmawialiśmy o. Mm, no właśnie w tym wymiarze, yy, w, chociażby tej tej rady społecznej, o której mówiliśmy, że właśnie takie twory, żeby tak też konkretyzować, właśnie, taki twór byłby no byłby bardzo ciekawym tworem, ale z drugiej strony, podejrzewam, że no trochę byłby recenzentem działań, i w związku z tym faktem, no ta trzeba by było otworzyć się na takie krytyczne, na takie krytyczne myślenie. A dlaczego nie? A co jest siłą organizacji, także wojskowych? Ja już nie będę wymieniał tutaj nazw krajów, ale przecież siłą organizacji, które są hierarchiczne, które działają na rozkaz, na polecenie, są także ci, którzy mają w sobie odwagę wyrazić odrębne zdanie i poprowadzić w innym kierunku, tak aby nie narazić się na straty i osiągnąć cel. Przecież taka rada, która mogłaby funkcjonować gdzieś tam na górze, o czym wspominałem, nie ma prawa wtrącania się w nie, działania oczywiście. policyjne, ale daje szansę dowodzącym, kierującym takimi formacjami na wydyskutowanie tego. Czasami może być dobrym buforem, tak naprawdę takim przystankiem przed podjęciem złej decyzji, ponieważ ja ją mogę skonsultować nie tylko we własnym gronie tych, którzy mi podlegają, bo te dyskusje często mają. No, słabe są w kontekście uzyskania wiarygodnej informacji no, tak. zwrotnej, no, bo, bo, ale no, w tak. takim gronie. Bawę, w, w takim gronie tak. mielibyśmy szanse. czy znaczy, nie tym masz dyskutować. takiego poczucia, że w każdym aspekcie naszych służb albo państwa to najlepsza jest tylko, Taka propaganda sukcesu. To jest to, o czym mówię, że mnie w wojsku pierwszej komendy, jakiej nauczono, czy pierwszego takiego zdania, to jest, panie poruczniku, w czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się. Piątek, sobota, niedziela, stu chłopa na kompanii i się nic nie wydarzyło. I czy tak nie jest też w służbach, że to, co mówisz o takiej radzie, by trzeba było nagle powiedzieć, nikogo nie karając, tylko że się przyznać, że nie to wszystko jest... u nas jest idealne i trzeba to zmienić. Ale dlatego mówiłem o tej odwadze, właśnie. I kto ma taką odwagę pre prezentować, przepraszam. No właśnie ten przywódca, ten kto jest na samej górze. No od kogo mielibyśmy oczekiwać odwagi zmieniania policji, odwagi utworzenia stanowiska zastępcy do spraw szkolenia, zmienienie procesu szkolenia, doskonalenia policjantów, pokazania im innych też horyzontów działania, innego sposobu działania. No właśnie od szefa, od przełożonego. No, to no jak tam nie będzie odwagi, no to gdzie ona ma to się to pojawić? To troszkę teraz syntezuję. Hmm, czyli tak. Policja centralna, ale poprzez komendy wojewódzkie blisko samorządów, no i oczywiście w dół. Komendy Dum. powiatowe. Komendy tak, powiatowe, tak. tak. I ta blisko zmiana wygląda. Silne komendy. I ta zmiana musi wyglądać też na konkretnych zmianach prawnych, aby mm. policja była bliżej samorządu, pokazywała efekty swojego działania, yy, sprawdzała, uzyskiwała opinię, akceptację wręcz swojego sprawozdania. Czy te działania spotkały się z oczekiwaniami mieszkańców? To jest kluczowe. Jasne, mamy tak. Ten jeden aspekt. Pion szkolenia w policji, silny pion szkolenia, z dedykowanym być może zastępcą komendanta i, co chyba najważniejsze, kadencyjny, aczkolwiek uwolniony od no, procesu wyborczego, od tych procesu terminów. Wyborczego, tak. od takiego, to takiego ma swobody, komendant. Policji. Nie wkraczałbym tutaj w jakieś tak takie szczególne, szczególne Rozumiem. zmiany. Zostawiłbym ten proces, jak dzisiaj jest opisany w ustawie, tylko z tą kadencyjnością, która by gwarantowała, że jestem wybrany, przedstawiłem swój pomysł na mhm. zarządzanie policją i mam ten czas trzech, czterech lat. Myślę, że trzech to jest dobry czas. Z możliwością powtórzenia no kadencji, takiej tak. kadencji, i mam pewną gwarancję, że jak nie dokonam przestępstwa, nie popełnię istotnego superbłędu, to ja swoją, no. swoje zamierzenie mogę zrealizować. I to jest sprawa kluczowa. I to nie jest, to się nie wiąże z odejściem od nadzoru cywilnego, bo on jest niezbędny w państwie demokratycznym, ale to daje szansę na bycia uwolnionym od wpływu partyjnego czy politycznego partyjnego. partyjnego. No tak. Tak, tak, bo to się... nazywanego często politycznym, ale właśnie dokładnie chodzi nam o. W o tym ten podsumowaniu wymiar. dodaj proszę, procent PKB, dzisiaj jest to Czyli... około 0,6, powinniśmy w małych krokach spokojnie dążyć tak. do 1%, mhm. aby zapewnić możliwość jakiegokolwiek rozwoju policji. Powinna być dedykowana struktura w policji, tak jak w wielu przedsiębiorstwach i korporacjach, do badań i rozwoju. Dzisiaj nie buduje się strategii długoterminowych. No, i, to, to powinno ulec zmianie. Trzeba pamiętać, że i dzisiaj, i w postulowanym ewentualnie przez Ciebie modelu, no, ta policja stanowi silną służbę mundurową, bo to jest tak ponad jest. 100 tysięcy funkcjonariuszy. Czy to wystarczy, czy nie? To jest no, jeszcze Oczywiście, tygini. jeszcze 25, 000 pracowników. Tak, 25 Oni tysięcy też trzeba pracowników. O nich też trzeba pomyśleć. Bo to jest ważna siła, która nie może niedoceniana dzisiaj. I jednak ta służba kreuje. no. W dużej mierze, żeby nie powiedzieć niemalże w całości, to poczucie bezpieczeństwa obywateli. No, bo, bo oczywiście no, mamy do tego dochodzą te służby samorządowe, czyli właśnie straże miejskie. Do tego dochodzą wszystkie służby państwa, tak związane z, mm, mówię tu o ABW, CBA i innych formacjach. Ale dostrzeżmy no, jeszcze prywatny sektor bezpieczeństwa, mm -hmm. który nie jest wcale tak odległy, który, no, tak, jest, tak. który jest obecny w infrastrukturze krytycznej. To jest 200 tysięcy około pracowników tak. ochrony, z czego 108 tysięcy to są pracownicy kwalifikowani, którzy odbyli odpowiednie szkolenie, mm, tak, którzy mogą też istotne, mieć broń obiektową. Oni dysponują Oni są i, czy, i stanowią ważny element tak i, jest. I, i czemu i dzisiaj, o nich zapominać. Tak. I teraz, jeżeli wolno mi jedno zdanie. Oczywiście, Zauważcie, no. jak można w systemie państwa tej roli nie dostrzegać na tyle, że nie ma kanału komunikacji między służbami mm. państwowymi, a formacjami ochronnymi. Oni są obecni, tak jak mówię, w najważniejszych zakładach, na lotniskach, w wielu innych miejscach, mm -hmm. także w wymiarze mm -hmm. lokalnym. Mm -hmm. I dzisiaj to też się wiąże z jakimś wcześniej postulowanym przeze mnie pomysłem. Powinna być platforma współpracy, wymiany informacji między policjantami. No tak, oni zbierają informacje, mają swoją wiesz, bazę. I nie mają co z tym zrobić. Co więcej, policja, nie wchodząc w konkurencyjność, to są... Podmioty gospodarcze nie możemy wpływać jako formacje państwowe na konkurencyjność takich podmiotów. Oczywiście. Ale dlaczego nie, nie moglibyśmy zadaniować nieco tych formacji w ten sposób? Słuchajcie, dzisiaj, wczoraj, Przedwczoraj pojawił się sprawca, który działa takimi, takimi metodami. Uważajcie w swoim centrum handlowym, za które odpowiadacie, uważajcie na e, tego rodzaju działania, na takie symptomy zagrożenia, przygotujcie się i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko wycinek tego, o czym, o czym takie ciało mogłoby decydować wspólnie. Ja sobie nie mogę wyobrazić, że jest pewna no, niechęć do spotykania się z tymi prywatnymi firmami ponieważ ich się uważa jako coś nie wiem innego, gorszego, niegodnego pozyskania tej informacji. A oni też to się jest rozwijają, mają w swoich strukturach wielu tak byłych jest. policjantów, I to jest też, jeżeli Były mówimy o poprawie wfruć, tak. bezpieczeństwa także w hmm. wymiarze lokalnym, musimy skorzystać z tego potencjału i hmm. musimy zacząć bliżej z nimi współpracować. No są to przestrzenie, i, i pewnie byśmy mogli długo jeszcze o tym rozmawiać, i będziemy rozmawiać, no będziemy rozmawiać w rozmowach prywatnych już poza też tutaj, ale, ale wskazaliśmy przynajmniej pewną drogę, mam nadzieję. A jeszcze tak rzucę, a propos tego właśnie, jak to jest ważne, jak w ogóle jest ważne angażowanie społeczeństwa w pewne istotne elementy dotyczące bezpieczeństwa, no to pokazuję ostatni przykład. No, ta siatka, przynajmniej z informacji medialnych, bo nie, nie mam innych, ale ta siatka. E, szpiegowska, która została wykryta, no informacja medalna jest taka, że została wykryta, dlatego, że człowiek zauważył, człowiek przechodzień zwrócił uwagę na kamerę na drzewie, która była ustawiona na, jak, na właśnie jakąś infrastrukturę, zaniepokoiło go to, poinformował odpowiednio. Wspaniale, wspaniale. No. I i, dla, I gdyby ten człowiek, wiesz, nie miał tej świadomości, trafił tak akurat na świadomego obywatela, gdybyśmy nie uczyli tej świadomości, nie będziemy tego robić, nie będziemy tego podnosić i, i, i odetniemy społeczeństwo od służb, no to nigdy w życiu taka informacja... Tego nie wolno nie zrobić. Trzeba zabiegać dobrze. o tę współpracę, zabiegać o to, aby społeczeństwo i społeczność lokalna chciała tak. tworzyć bezpieczeństwo. A zobacz jeszcze zwrócę tylko na jedną uwagę w przyszłych tych, że stworzono teoretycznie przestrzenie, które można doskonale wykorzystać do edukacji i tworzenia takich platform kontaktu, to jest chociażby edukacja dla bezpieczeństwa, która jest i w podstawówce i w szkole średniej. To jest przestrzeń, która jest napompowana jakimś stekiem niepotrzebnych informacji. Mam takie samo zdanie. Brakuje tam informacji o podstawowych przestępstwach, które mogą być groźne dla dzieci, także przestępstwach tak. o charakterze seksualnym i innym. Nie ma tam poradnictwa, jak się uchronić przed takim działaniem, jak e, działać, kiedy jesteśmy ofiarą takiego przestępstwa, takiego czy innego. Mi brakuje takich prostych rad, jak być bezpiecznym. W czasie tam podstawa programowa zawiera mnóstwo rzeczy. Mnóstwo, rzeczy. Łącznie, mnóstwo też militarnych. Tak, tłumaczy. jakichś takich tak. dziwnych, wiesz, których ten uczeń nawet jak, jak, jak coś zrozumie, to tam dwa dni później już zapomni. I to jest kolejny obszar do takiej aktywności, A do przestrzeń... tworzenia czegoś innego. Oczywiście, w tym wymiarze, w tym wymiarze bezpieczeństwa. I co ciekawe, a propos tych sygnałów alarmowych, tak nawet dzisiaj jechałem sobie tak myślałem, kurczę, kiedyś były te sygnały powywieszane w tych tramwajach, wszędzie tam naklejki były jakieś, ten, ale tak się zastanowiłem, ale ja i tak nic nie pamiętam. Był tam jakiś alarm chemiczny, bombowy, jądrowy. Nie wiesz, odnoszę wrażenie, że czasem no właśnie brakuje tej, tej, tej takiej permanentnej analizy, tej przestrzeni wyciągania wniosków, że może wystarczy jeden sygnał. Jeden, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że jak ktoś wyje, to jest problem. A jak zareaguje szary obywatel na alarm chemiczny? Jak i tak do, mu trzy, co, na ulicy wiesz, no, choćbyś mu trzy razy powiedział, trzy gwizdki, coś tam, no. Nie, może właśnie, może właśnie trzeba się tym zająć, ale jak nie ma obrony cywilnej, no to kto ma się tym zająć? Nie, ona jest teoretycznie. Ja ona natomiast jest, chciałbym ale... doświadczyć tego, że ona właśnie, jest. Ale nie doświadczyć, jak będzie wielka katastrofa, tylko chciałbym mieć przekonanie, że jest. Tak, tak Dzisiaj nie tak, mam takiego czuć, przekonania. Tak? Czuć to, że ktoś i wiesz, i nie tylko, że, że jest, ale też, że tak naprawdę realnie ktoś y, ocenia, optymalizuje w procesie ciągłym. I zagrożenia, i te metody, jak temu sprostać. Jedno zdanie, kochani, nie, nie wiem, nie mieliście takiego przekonania, takiej gotowości. Pojawiało się zagrożenie, zagrożenie dotyczące pandemią, mm. e, wojną na Ukrainie. Ja na przykład chciałbym, żeby ktoś się do mnie odezwał z mojej formacji i zapytał mm. mnie, czy jakby było zagrożenie, które wykracza poza standardowe rzeczy, i nie mówię tutaj o mobilizacji, a, no tak, bo je... pewnie te przydziały mobilizacyjne gdzieś każdy z nas ma. Ale chciałbym być zapytany, czy możesz nam pomóc? Czy byłbyś w stanie, to nie tak, wiem, to... dokonać analizy? A czy przyjdziesz i podpowiesz nam, jak w twoim środowisku lepiej wiesz, sobie poradzić? Nie ma tego pionu, o którym mówiłeś, który by o to zadbał. Tak, ale wiesz, nie ma moim zdaniem takiej tradycji, takiej no. gotowości, tak. żeby być w kontakcie z rezerwistami w cudzysłowie. Prawda? Oni tej nam chwili, pomogą. Wiesz, o, w tej chwili w ustawie tej nowej stworzono tą rezerwę aktywną, ale ona dotyczy tylko wojska i wąskiego, wiesz, grupy A ja ludzi. Ja jestem gotowy pomagać policji, no jeżeli właśnie. będzie taka A potrzeba, tu... ale nikt nie pyta. Nie. Prawda? Więc... To, tak. to jest. Czyli są przestrzenie, są eksperci, są przemyślenia. Ja myślę, że czas się nam kończy powolutku. No i ale... mamy kampanię wyborczą, i teraz sami sobie odpowiedzcie policjanci, żołnierze i funkcjonariusze, czy. No, Głosować no, i dać szansę tym wszystkim, którzy byli tam od 30 lat, czy jednak postawić na nas młodych, nie wiem, pokolenie <laughs> ojców, <dla ciebie> <laughs> 40, 40 paru, paru latków, którzy chcą tam pójść. I właśnie tak rozmawiać, w taki sposób, z ekspertami. Korzystać, trzeba korzystać z wieży ekspertów, i, a, a eksperci bo... są wśród nas, ludzie, którzy mimo tego, że już są rezerwistami, to myślą o tej przestrzeni, zajmują się tym, rozważają to, robią to nawet pomimo działania w jakichś innych przestrzeniach, też z takiej czystej poczucia, bo wiem, że Rafał, tak to robisz, z takiego poczucia... No dobry policjant, no co mam powiedzieć. Tak, no. Bardzo dziękuję. Chciałbym zasłużyć swoim działaniem na takie opinie. No i życzę A. nam wszystkim, żebyśmy żyli w bezpiecznym kraju, w kraju spokojnym i aby te kompetencje one były rozwijane, ale nie musiały być wykorzystane tak. w jakimś Czyli żebyśmy żyli w kraju takim, w którym. Większość ludzi Są pracuje w środowisku dane. profesjonalnym, a do pracy chodzi z przyjemnością. Och, pięknie. Tam płyną. Dziękujemy bardzo. Głosujcie na Michała. <noise> ja nie kandyduję. Ja, a, to ja, ja nie mam... kandyduję, więc nie, nie, nie znajdziecie mnie na listach, ale mamy, mamy człowieka, który zdecydował się, wyszedł ze swojej strefy komfortu i e, także jest na kogo głosować. Dziękuję, że jesteśmy ze mną. Dzięki bardzo. Cześć. Dziękuję, dziękuję Rafa. Dziękuję serdecznie.